zostają samotne, więc rzeczywiście czeka je smutek i trudne życie, ale nie zmniejszające koszty utrzymania, prowadzenia gospodarstwa domowego, bo opłaty za prąd, za ogrzewanie, za gaz, opłaty stałe wcale się nie zmniejszają, więc tym osobom, naszym rodzicom, naszym dziadkom, osobom, którym potrzebne jest wsparcie, ono się po prostu należy. Więc liczymy na to, że ten projekt uzbieramy pod 100 tysięcy podpisów, wejdzie pod obrady Sejmu i liczymy na to, że zostanie przegłosowany. Mamy taką nadzieję, trzeba mieć sobie ten optymizm, to jest bardzo ważne. Zresztą proszę, niech Państwo spojrzą, to jest głos Lewicy. Tu jest zdjęcie i to jest Pani. To jest bardzo ważne, bo my to wszyscy wiemy, że te przepisy, mam nadzieję, że będą w większości dotyczyły kobiet. Tak. Bo to kobiety najczęściej zostają same, bo dłużej żyją. One są wdowami pozostawionymi. No, często zupełnie samotne, jak mają rodzinę, to jest jakieś wsparcie, ale najczęściej to dotyczy kobiet. Zresztą tu jest nawet napisane, ja to przeczytam, przytoczę to Państwu. To realne wsparcie nawet dla 1,5 miliona osób w całej Polsce. W większości to dla kobiet. No to ja już podkreślałam wcześniej. Kobiety mniej zarabiają najczęściej, kobiety krócej pracują, bo mają dzieci, bo się nimi opiekują, bo mają obowiązki domowe i to jest główna przyczyna tego, że też mają mniejsze świadczenia. Dlatego sprawiedliwe będzie, mam nadzieję, że to się wydarzy, oby, że kobiety, mężczyźni też, ale właśnie głównie kobiety, jako te w najtrudniejszej sytuacji będą mogły skorzystać z tego rozwiązania prawnego, które jest naprawdę bardzo potrzebne i bardzo sprawiedliwe. I mam nadzieję, że obywatele będą wspierać, bo potrzebujemy 100 tysięcy podpisów, żeby to mogło zadziałać, żeby się Sejm mógł tym zająć, a nie, tak jak mówiłyśmy wcześniej, żeby projekt siedział sobie w zamrażarce, jak to się ma w stosunku do naszych projektów zgłaszanych przez opozycję w Sejmie. Nie mamy większości parlamentarnej, ale to jest też decyzja, wie pan, jeżeli jest duży nacisk społeczny na jakieś rozwiązanie, o którym media mówią, że na przykład jest fajne rozwiązanie w parlamencie, sporo ludzi je popiera, no to w tym momencie no, jest taki rodzaj nacisku społecznego i nawet większość sejmowa myśli, okej, no trzeba to rozwiązanie przeprocedować, albo przecież się zdarzają sytuacje, że my składamy projekty, one leżą w zamrażarce, natomiast PiS składa analogiczny własny, kopiuj wklej, takie projekty są zapowiadane na przykład w przypadku alimentów. Mój leży dwa lata w zamrażarce, ale zapowiedziano, że będzie analogiczny projekt, on jest w tej chwili w rządzie procedowany w RCL-u jest. Ale liczymy na to, że tutaj jako ten projekt obywatelski, który będzie musiał wejść pod obrady, więc będzie pierwsze czytanie, więc ludzie będą wiedzieli, bo 100 tysięcy podpisów zbierzemy, a nie tylko podpisy posłów z klubu Lewicy, więc na pewno tyle osób będzie o tym projekcie wiedziało, skoro się pod nim podpisze. A jeżeli już wejdzie pod obrady, no to siłą rzeczy media będą też o nim informowały i nacisk społeczny będzie tak duży, że ten projekt będzie miał szansę sukcesu, po prostu odniesienia sukcesu będzie przeprocedowany.